Szanowni Państwo, odnośnie Ligowca, znacie tą historię. Ona się ciągnie od 2004 roku, jeśli nie dłużej, 2014. Kiedy ja przyszedłem w grudniu 2014, to dostałem projekt planu na przeszło 50 hektarów od poprzedniczki hal przemysłowych. I przeraziłem się dość mocno, bo na strefie przemysłowej przy Radowickiej było wtedy niecałe 40 tysięcy metrów pod halami, czyli 40 hektarów. I wiem, ile było samochodów, tirów. Tam było w granicach 3 do 4 tysięcy tirów na dobę. Mieszkańcy protestowali na starym wiadukcie, chcąc przerzucić pełen transport, łącznie z transportem do Volkswagena, wcześniej zapisanym Just in Time, na nowy wiadukt, co się nie udało. Nie udało się, ponieważ pan starosta, to jest droga powiatowa, nie wyraził na to zgody. Znaczy utrzymał swoją decyzję w mocy. Wydawało mi się, że 55 hektarów hal na lotnisku, przeprocedowanie zabije tą okolicę i w ogóle nie damy sobie rady, bo to było jakieś 5 tysięcy tirów w owym czasie. I nie miało to racji bytu. Było zwrócenie się ku mieszkaniowcom, oczywiście firma opracowywała to Politechnika Poznańska pod przewodnictwem pana profesora Rosolskiego, zrobiła symulację i wychodziło, że będzie od 5 do 8 tysięcy mieszkańców. To czasami jest mała gmina, bez infrastruktury. To trochę było chybione, żeby nie powiedzieć mocno, i jeżeli ktoś z Państwa pamięta, a to gdzieś było koniec kadencji 2017-2018 w szkole w Kobylnicy, było spotkanie jeszcze na starej sali gimnastycznej, tam przyszło dużo ludzi, to przerwałem to spotkanie, że nie będziemy procedować w tym kierunku, bo ani przemysł nie zyskał akceptacji, ani nie uzyskała pełna mieszkaniówka na tyle tysięcy. W międzyczasie, opóźniając ten plan, słuchając troszeczkę podpowiedzi mieszkańców, no bo wiedzieliśmy, że tam nie będzie teren zielony, za chwilę rozdamy listy, przyjęliśmy zasadę, że zaczęliśmy rozmawiać z Politechniką Poznańską. Jak Państwo wiecie, rektor mieszka w tej chwili na terenie naszej gminy. I te rozmowy w ostatnich, mogę powiedzieć, przeszło 2 latach, są bardzo konstruktywne. Około 10 hektarów chce Politechnika Poznańska na tak zwane sieci badawcze, to jest sieć Łukaszewicza i inne. I uważamy, że te wysokie technologie bez przemysłu w budynkach administracyjnych mogą tu być. To nie będzie generować nic trudnego. Mamy problem z pozostałą częścią, ponieważ właściciel jak zwykle chce jak najwięcej, my chcemy to rozrzedzić i troszeczkę przeciągamy to. Ale w międzyczasie udało nam się coś załatwić, co też chyba dla Państwa jest dobre, bo przynajmniej wczoraj z jednym z mieszkańców rozmawiałem. W zasadzie niewiele jest już żelaznego tutaj. Oni przenieśli się do Konkolewa, bo Politechnika Poznańska i Aeroklub wybudowali tam już hangary. I oni w tym roku aż tak mocno mieszkańcom gminy i państwa sołectwu nie przeszkadzali. To już było znacznie mniejsze niż w poprzednich latach. I rozmawiamy, bo chce się pojawić część handlu w tej części hangarowej, ale chce się pojawić budownictwo. My je na obrzeżach chcemy bardzo mocno rozrzedzić. I zobaczymy, no Państwo będziecie widzieć ten plan, też będziecie mogli składać wnioski, ale to nie będzie 8 tysięcy mieszkańców. My rozmawiamy, żeby to, tu Pani była zorientowana, to też nie powstanie w rok, ani w 10, bo nie sądzę, że ktoś to zabuduje, ale gdyby to było 2-3 tysiące mieszkańców w przeciągu kilkunastu lat, zobaczymy, co się zdarzy w obecnych czasach, kiedy, przepraszam, budownictwo, deweloperka dołuje. I nie wiemy, jaka będzie sytuacja, czy to się w ogóle będzie sprzedawać. Ale to tak tylko z to, że troszeczkę to opóźniamy i to prawie już trwa 8 lat. No i dobrze. Bo w 2014 się rozpoczęło, kiedy ja przyjąłem plany na przemysł i nie idziemy w tym kierunku. Przemysłu nie będzie. Musimy przejść, bo najważniejszą częścią jest głosowanie. Komisja skrutacyjna musi rozdać karty. To jest ten moment.